Apocalipsa, coś nowego w polskim kinie? Czy w zły sposób przetransportowano amerykańskie wzorce na polską kinematografię? Zapraszam do recenzji filmu Apoka Apocalipsa. Tak to właśnie wygląda. Zapraszam. Cześć, z tej strony Bartek, witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału Czas na recenzję filmu Apokawiksa. Tradycyjnie, co mi się podobało, co mi się nie podobało, czy warto iść do kina, czy nie warto iść do kina na Apokawikse w reżyserii Xawerego Żuławskiego. Film, trrrr, werble, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał. W końcu wyjęcie kija... Z czterech liter, z miejsca, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Brakowało mi w polskim kinie czegoś takiego kina gatunkowego z zombiakami na pierwszym planie, z katastrofą ekologiczną o tym, że młodzi ludzie zaczynają zastanawiać się nad funkcjonowaniem planety nad tym, że ludzie niszczą planetę, na której funkcjonują. Podlane to jeszcze Opisywaniem wolnego, spędzania wolnego czasu, spędzania, w jaki sposób wo, spędzają wolny czas młodzi ludzie. Dodamy jeszcze do tego czas koronawirusa więc mamy dużo ciekawych czynników, żeby zrobić naprawdę dobre kino. To takie są. Ważne, znaczy takie są, Boże, ważne są elementy tej, tej apokalipsy więc zaczynamy. Co mi się podobało. Przede wszystkim podobało mi się nowatorskie podejście do kina wprowadzone na polski grunt. Nie jest to kolejny polski film, który jest taki sam jak tysiąc innych, czytaj komedie romantyczne albo dramaty z 67-minutowymi ujęciami. W filmie, gdzie jest 2137 metafor i nie znam żadnej nie znam znaczenia tej metafory. Nie umiem się w nią wsiąknąć, nie umiem w nią wejść, krótko mówiąc, tylko te metafory zna reżyser i ewentualnie aktorzy, jakim reżyser przedstawi. Tu mamy kino gatunkowe, mamy, zombiaki, mamy zombiaków, mamy zanieczyszczenia, mamy jasno opisane grubą kreską postacie, które są dobre, które są złe drugi plan, który też robi robot, ale o drugim planie zaraz. Przede wszystkim podobało mi się to przeniesienie amerykańskich wzorców na polski rynek, czyli filmy o zombiakach, czyli mamy tradycyjnie nastolatków, którzy wchodzą w wiek dorosły, koniec matury, zaczynają się wakacje, impreza, a na tej imprezie różne rzeczy się dzieją. W tym przypadku jest to Apokawixa i głównymi, znaczy z drugiego planu głównymi bohaterami stają się się ząbiaki. Trzeba też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, śmieszny wątek i to też odnoszący się do całego problemu, że apokalipsa, czy w tym przypadku apokawiksa, ziemia, ziemia jest zanieczyszczona, wody są, za... morze, morze bałtyckie, nasze wody polskie są zanieczyszczone przez pewnych biznesmenów. Tutaj biznesmena gra Tomasz Kot, który jest ojcem głównego bohatera. Główny bohater organizuje imprezy po, imprezę po zdaniu matury żeby odreagować ten czas, kiedy zamiast poznawać się bliżej, to młodzież siedziała w domach na, na tak zwanych zajęciach zdalnych, online'owych, Teamsach, Zoomach, Skypeach i tego typu inne rzeczy. Dobrze, o drugim planie, tak jak już powiedziałam, po raz drugi, mówimy zaraz. Podobało mi się podsumowując, przeniesienie amerykańskich wzorców na polski rynek i cieszę się, że zrobił to Xawery Żuławski, gdyż gość naprawdę ma swój język. Czy oglądaliście film Wojna Polsko-Ruska, czy też Mowa, mowa Ptaków, która jest... Może być dla wielu trudnym filmem, ale jest bardzo ciekawym. Tam pierwsze skrzypce gra w mowie ptaków Sebastian Fabijański. Tu Sebastian Fabijański również gra i uważam, że to jest bardzo jasny punkt tego filmu. Przechodzimy, żeby nie powtarzać, do, do, powtarzać trzeci raz, rolę młodzi ludzie młodzi aktorzy, których nie znałem, Wiem, że jedna, jedna z aktorek otrzymała nagrodę na Festiwalu Filmów oblanych, gdy zresztą na tym festiwalu można było obejrzeć Apokawikse. Ona otrzymała właśnie za rolę w Johnnym jako objawienie i za rolę w Apokawiksie zapomniałam imienia, chyba Daria, jeżeli nie, to mnie poprawcie w komentarzu, która gra córkę Cezarego Pazury, który jest strażnikiem miejskim, stróżem porządku w tej małej miejscowości, gdzie jest dworek. Oczywiście dworek należy do ojca Głównego bohatera, Tomasz Kot. Wiadomo, bogaty, bogaty facet i akcji wam nie będę opowiadał, bo o obejrzycie, ocenicie. I napiszecie. Wracam do ról. Pierwszo planowe, pierwszo, pierwszoplanowe role młodych, bo aktorów, nie zna, ja ich nie znam. Ja ich pierwszy raz widzę na ekranie. Może wcześniej gdzieś grali, w jakichś serialach, w filmach, to piszcie w komentarzach jednego, jednego kojarzy, który gra, który gra taką postać, raczej niziny społeczne, siostra, która, w którą wciela się Matylda Damiecka jest, każe się nazywać bratem, ponieważ należy do. Bojówki kibicowskie jest, jest ki kibolką i tam dochodzi do pewnych transakcji, ale wam nie będę zdradzał to o tym sami się dowiedzieć. Naprawdę młodzi ludzie dali radę, ponieważ nie było czuć tego kija. Tak jak już powiedziałem sam na początku, w czterech literach, grali z luzem, widzę, że się dobrze, ba dobrze się bawili przy tym. No cóż. Warto odnotować, młodzi aktorzy bez żadnego bagażu, głupich doświadczeń, bez jakiejś blazy naprawdę zrobili dobrą robotę. Podali w bardzo dobry sposób tekst i polecam serdecznie. Pierwszy plan. Wcześniej oczywiście już mówiłem o sprawnym przetransportowaniu amerykańskiego wzorca na Polsku, do polskiej kinematografii, pierwsze planowe role i przede wszystkim drugi plan. To, co robi Sebastian Fabiański jako, jako niesamowity świr w tym filmie, naprawdę słowa uznania. Zresztą nie od dziś mówię, że Sebastian jest bardzo dobrym, bardzo dobrym aktorem, raperem też niczego sobie, tylko wiadomo, ze względu na konotację, na wizerunek zawsze będzie często krytykowany. Ja będę Sebastiana chwalił, bardzo dobra rola, jak również rola Cezarego Pazury. Jest jego więcej niż w kryptonimie Polska. Tomasz Kot ma chyba tylko trzy sceny, czy maksymalnie cztery, mogę się pomylić o jedną, maksymalnie dwie. Jednak Cezarego Pazury jest więcej i myślę, że był dobrze obsadzony po warunkach, jako facet z doświadczeniami, który pilnuje porządku ze względu na pandemię koronawirusa, sprawdza... Sprawdza mieszkańców, czy są zdrowi. Chce, albo nie będę zdradzał, bo już chciałem, ugryzłem się w język. Bardzo dobra rola. Stróż prawa z doświadczeniami, z przeszłością, która będzie wyjaśniana w trakcie filmu. To jest kolejny plus. Kolejnym plusem są cie śmieszne sceny. Mnie bardzo śmiesz. Powiem wam tak, ja nie jestem wielkim fanem filmów o zombiakach, bo one już są na jedno kopyto, jednak Sawery Przenosząc na polski gród wprowadził swój autorski sznyt, dodając do tego ciekawe dialogi. Akcja jest uporządkowana, jest początek, rozwinięcie, zakończenie. Jestem ciekaw, może powstanie druga część. Jest to spójne i środki wyrazu są umiejscowione, umiejscowione w odpowiedni sposób, że kiedy jest moment na śmiech, ok, kiedy jest moment na przemyślenie, ok, to tak, dobrze. Myślę, że to są główne rzeczy, które mi się podobały, a co mi się nie podobało? Słuchajcie, muzyka naprawdę generacja Z bawi się przy utworze Grupsona na szczycie, który święcił chyba triumfy 10 lat temu, albo nawet i więcej. Nie mówię, bo to jest dobry utwór i tematyka na szczycie raczej wiąże się z czymś poważniejszym. Serdecznie polecam w przeczytanie tekstu. Nie wiem chyba, że to jest taka metafora, bo utwór na szczycie nie ma raczej wesołego, znaczy. Ma, ma przesłanie, raczej tematyka to nie jest o tym, że o jestem, jestem na szczycie i tak dalej, tylko ten szczyt wiąże się troszeczkę z, ze smutniejszymi wydarzeniami. Uważam, że to nie był dobry strzał, bo jeżeli mam Apokawiksę i widzimy i puszczają Grubsona, no okej, okay. nie wiem, powinien być ktoś z SBM Label, ewentualnie z 20.20, nie wiem, Mata, Bedoes, White, Oki, tych, jakieś Shivasy, tych raperów, albo jacyś youtuberzy. Raperów jest dużo, tam też występuje gości, występują gościnnie Kosi i Wajzo z Jetlax. Jetlax to jest JWP. Okej, okay, domyślam się, że to są kompleks Werego, bo to jest pewnie podobny rocznik i super, że ich zaprosił. Ale młodzi ludzie nie bawią się licznie przy tej muzyce. Trzeba było zaangażować kogoś do SBM-u. Z SBM-u to mi się najbardziej nie podobało w tym filmie. Muzy. Inaczej. Umiejscowienie muzyki w akcji filmu, jeżeli dobrze, jeżeli mnie zrozumieliście, powinien być inny twórca, inna muzyka, dostosowana pod e, współczesne czasy. Wiadomo, że tam mamy taki utwór, grany przez bohaterów Sebastiana Fabijańskiego i jedną z e, młodych, e, jedną z młodych postaci, która tak, a nie, nie zdradzę, bo pod koniec powiem Wam o co chodzi, którzy grają Psenkę Lula by the Cure. Okej, okay, to jest ciekawe. Co mi się też nie podobało, taki. Z jednej strony nakreślenie bardzo poważnego tematu, że ludzie niszczą planetę, na której żyją, dodając do tego wrażliwość społeczną, dodając do tego różne, różne rzeczy związane z podejściem młodych, który jest zupełnie inne niż milenialsów, takich jak ja, czy już nie mówię o dziadersach, boomersach. Oni mają, już, generacja Z ma zupełnie inne podejście do, do, mówię, do, do polityki, do, eko, do ekonomii, do ekologii, której jest dużo, i troszeczkę to było liźnięte, ale nie spodziewałam się jakiegoś traktatu moralnego. To było raczej odniesienie, bo nawarstwiła się korona. W filmie dochodzi do zanieczyszczeń, oczywiście ze za sprawą zanieczyszczeń. To od razu jest wyjaśnione stoi Tomasz Ko, czyli ojciec głównego bohatera. I moim zdaniem. Powinno to być, to takie było liźnięte za bardzo. Ok, zanieczyszczenia przez zanieczyszczenia jesteśmy tym kim jesteśmy i mamy podzielenie na zombiaków i uwaga na wege zombi. Podkreślam słowo wege zombi. Bardzo mnie to śmieszyło. Okej, okay. moi kochani, czy warto iść do kina czy nie warto iść do kina? Warto. Warto, warto i jeszcze raz warto. Bardzo dobra rozrywka trwająca dwie godziny, o ile pamięć mnie nie myli. Będziecie się dobrze bawić, jeżeli lubicie komedie, jeżeli lubicie zombiaki, jeżeli lubicie horory, ale w takim horory z przymrużeniem oka, jeżeli macie dystans do kina, jeżeli spodziewacie się popcornowej, ale dobro, dobrej popcornowej rozrywki, to ten film jest dla Was. I... I też w jakiś sposób, jeżeli doszukujecie się przesłania w gaga, w sytuacjach humorystycznych, to też jest dla Was film. Nie jest, jeżeli lubicie kino artystyczne, jeżeli lubicie komedie romantyczne i to chyba wszystko, bo na przykład fani blockbusterów, rodę Marvel DC, czy nawet wiesz, pro, wiecie, przepraszam, produkc produkcję Michaela Beya, też znajdą w tym coś dla siebie. Ale też i fani kina artystycznego, którzy mają dystans do siebie, którzy nie chcą takiej powagi. I raczej też nie polecam ludziom, którzy lubią jakieś takie thrillery psychologiczne, coś, co wymaga myślenia, wiecie, szkatułka, powieść szkatułkowa, to nie jest ten adres. Moi kochani, ja serdecznie polecam Apokawikse, lećcie do kina, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i żeby to była filmowa wiksa, może nie apokalipsa, no bo Chyba jeszcze nie chcemy, żeby ta apokalipsa nadeszła. Bawmy się dobrze, bądźmy zdrowi, dbajmy o siebie. Film jest interesujący, ciekawy, świeży, nieszablonowy jak większość produkcji ksawierego Żuławskiego. Serdecznie polecam Bartosz Boruciak. Do zobaczenia, na razie, cześć, hej.